Bendy and the Ink Machine to kolejna, chyba całkiem kultowa gra horrorowa indie, która kilka lat temu zyskała popularność, powstało do niej 5 chapterów i generalnie opowiada całkiem fajną historię. Wobec tego w dzisiejszym filmie, z racji dopiero co mającej miejsce premiery Bendy and the Dark Revival, czyli sequela do tej gry, nadrobimy sobie ją i wyjaśnimy fabułę Bendy and the Ink Machine. W dzisiejszym filmie przeanalizuję całą tę fabułę od deski do deski, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie. Zatem cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostaw tego suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Trochę mocno się nad nim napracowałem, wpadnij także do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, bo przed wami wyjaśnienie fabuły Bendy and the Ink Machine. Zatem wszystko zaczyna się, kiedy nasz protagonista Henry Stein po powrocie do miasta otrzymuje zaproszenie do Joey Drew Studios, czyli do miejsca, w którym niegdyś pracował, zajmując się tworzeniem kreskówek na temat niejakiego Bendiego i tak dalej. Zostaje zaproszony w to miejsce po 30 latach nieobecności, a zaproszenie podpisał sam Joey Drew, czyli właściciel studia. Joey wspomina, iż jest pewna rzecz, którą koniecznie musi pokazać Henrymu. Wobec tego Henry przychodzi do warsztatu studia, które wydaje się być kompletnie opuszczone, i rozpoczyna zwiedzanie. Warsztat jest w bardzo kiepskim stanie, pomijając fakt, że jest opuszczony. Zewsząd kapie atrament, na ścianach znajdują się jakieś dziwne napisy. Z całą pewnością Henry przeżywa w tym momencie coś koło wchodzenia do tej jednej sali w szkole, która nie była otwierana od 20 lat, bo potrzebny jest jakiś stary album ze zdjęciami czy coś. Dobrze wiecie chyba, o co chodzi. Ktoś pewnie nieraz był w takich miejscach, ewentualnie na strychu szkolnym, w podstawówce. Sny stają się prawdą. W trakcie zwiedzania swojego starego miejsca pracy Henry odnajduje tytułową maszynę do atramentu. A także przechodząc przez kilka kolejnych pomieszczeń i obijając jedną deskę nagle spadającą z sufitu, Henry odkrywa kilka wątpliwej jakości eksperymentów, które to przeprowadzał Joey podczas jego nieobecności. Wiecie, Henry musi być teraz w trochę ciężkim szoku, bo przecież wyobraź sobie sytuację, kiedy nagle honorowo odchodzisz z roboty, bo to nie szef cię zwalnia z pracy, a potem nagle ten pisze do ciebie po 30 latach, że hej, wpadnij do swojego starego miejsca pracy, bo wiele się zmieniło, musisz coś koniecznie zobaczyć, a tam odnajdujesz to. I myślisz sobie, what the fuck? Tuż obok tego przerażającego eksperymentu na Goofim z myszki Miki znajduje się napis na ścianie. I kto się teraz śmieje? Chwilę później Henry ma okazję odsłuchać pierwsze nagranie głosowe, które pochodzi od jednego z pracowników studia, mianowicie od niejakiego Wally'ego Franksa. Wally jest prawdopodobnie jednym z animatorów w studiu, a w swoim nagraniu opowiada, że Joey chyba oszalał. Wspomina także, że nie zna dokładnego zastosowania maszyny do atramentu. Pozwólcie, że będę mówił Ink Machine, bo tu patrzenie to brzmi słabo. A także wyjaśnia przyczynę wszelkich wycieków w tym miejscu. Mianowicie po prostu rury z atramentem popękały i teraz atramentu wszędzie jest pełno. Ponadto wspomina, że Joey dał swoim pracownikom trochę dziwne zadanie, polegające na zabraniu jakichś z ich rzeczy ze stacji roboczej, a następnie położeniu ich na tych dziwnych kolumnach w pokoju socjalnym, co miało uaktywnić maszynę. Chwilę później po uruchomieniu maszyny Henry postanawia do niej wrócić i wówczas okazuje się, że ktoś uwalony w atramencie przemieszczał się nieopodal. Co więcej, przejście do Ink Machine jest zastawione, po czym zostaje on zaatakowany przez jakąś dziwną atramentową wersję Bendiego. Tak jest, to był absolutnie najbardziej niepokojący jumpscare, jakiego widziałem w życiu. No cap. Henry próbuje uciec, jednakże całe miejsce jest powoli zalewane atramentem, który to pojawia się dosłownie zewsząd. Henrymu prawie udaje się uciec, jednakże tuż przy drzwiach wyjścia podłoga zapada się, a Henry spada głęboko na dół. Tam Henry stopniowo odsącza całe miejsce z atramentu, a właśnie tam, w dolnych piętrach warsztatu, odnajduje kolejną wiadomość głosową, tym razem pochodzącą od Thomasa Connora. Thomas wspomina, iż tak naprawdę maszyna atramentowa jest w rzeczywistości prawdopodobnie używana do nie do końca dobrych celów, ponieważ jej istnienie jest trzymane w tajemnicy. Thomas natomiast wie o istnieniu maszyny ze względu na to, że prawdopodobnie był inżynierem, który ją tu montował i prawdopodobnie ją naprawiał. Następnie Henry po przebyciu kilku pięter znajduje się w miejscu z kolejnym bardzo wymownym napisem na ścianie o następującej treści: twórca nas okłamał. Następnie Henry bierze siekierę w swoje ręce i postanawia naprawdę wydostać się z tego miejsca, rozwalając zabarykadowane drzwi bez drzwi, z samymi deskami. Aż w końcu nagle dostaje się do jakiegoś zupełnie niespodziewanego pokoju, naprawdę zupełnie, w którym to na podłodze znajduje się coś na wzór pentagramu. Tam oczywiście Henry nagle traci przytomność, a jakże, przecież to pentagram, co nie? W międzyczasie miewa także dość specyficzne wizje. W tym miejscu również właśnie kończy się chapter numer 1 i tak patrząc na to trochę obiektywniej, czy czegoś wam to nie przypomina? Dawny pracownik jakiegoś miejsca powraca do miejsca, w którym niegdyś pracował po 30-letniej, albo raczej kilkudziesięcioletniej nieobecności, tylko po to, żeby nagle okazało się, że miejsce to jest kompletnie opuszczone i zdewastowane. Co więcej, prawdopodobnie dzieją się tutaj jakieś nie do końca pożądane rzeczy, całkiem podejrzane. Miejsce to z całą pewnością ma swoje mroczne sekrety, a co więcej, pojawia się tutaj pewien niemiły gość, który chce ci odgryźć twarz. Jakbym już gdzieś to kiedyś słyszał, ale Bendy był pierwszy, to Poppy wydaje się rżnąć z Bendy'ego całkiem mocno. Ale to chyba nie ja jestem od wydawania takich osądów, ale tak, społeczność już dawno stwierdziła, że Poppy trochę za bardzo inspirowała się Bendy. Więc przejdźmy do chapteru drugiego w takim razie. Oh my head. What happened? Na początku chapteru drugiego Henry, no cóż, budzi się. Opuszcza owy pokój tylko po to, by chwilę później znaleźć kolejny napis na ścianie, mówiący: on nas uwolni. Następnie odnajduje kolejną wiadomość głosową, tym razem postawioną przez niejakiego samego Lawrence'a, który w dość obsesyjny sposób wyraża się na temat swoistego bóstwa, które zobaczył, w którego istnienie bardzo wierzy, a także w swoiste zbawienie, które owe bóstwo może mu dać. Yes, I still sing them, for I know you are coming to save me, and I will be swept into your final loving embrace. Po drodze Henry napotyka na swoistą halucynację jakiegoś robotnika czy czegoś takiego. Jednakże bardzo dobrze wiemy, że to nie jest jakiś byle zwykły robotnik, a niedługo później natrafia na kolejne nagranie głosowe od samego Lawrence'a, który tym razem lekko szerzej opisuje swoją personę. Otóż tak naprawdę był twórcą muzyki dla kreskówek tworzonych przez Joey Drew Studios. Wspomina także o tym, jak to wprowadzenie większej ilości narzędzi do pracy tak naprawdę tylko i wyłącznie rozpraszało pracowników. A już chwilę później zostaje napadnięty przez przerażające kreatury stworzone z atramentu. Jak się okazuje, to coś, co zobaczył wcześniej, wcale nie było jakąś halucynacją. To atramentowi ludzie atakujący go. Mniej więcej wówczas Henry natrafia również na nagranie głosowe od Normana Polka, które to opowiada o dziwnych zachowaniach samego, które to często i gęsto opóźniał pracę i zachowywał się w dość specyficzny sposób. Następnie dostaje się do pomieszczenia, gdzie to nagrywane były kwestie do różnych kreskówek, a tam odnajduje nagrania głosowe od niejakiej Suzy Campbell. Suzy opowiada o tym, jak to bardzo kochała swoją pracę, do tego stopnia, że bardzo mocno związała się z postacią, której użyczała głosu, mianowicie z Alice Angel. Była to kolejna postać z kreskówek, która być może kiedyś stałaby się nawet tak popularna jak Bendy, a co więcej, gdzieś w głębi Suzy stała się jej częścią. Później, kiedy Henry stara się ułatwić sobie drogę naprzód, usuwając pewne przeszkody z niej, natrafia na pewną postać, którą musi zmiażdżyć pudłem, żeby zabrać od niej pewną część, która umożliwi mu drogę dalej. Prawdopodobnie jest to Jack Fane, czyli spokojny człowiek zajmujący się pisaniem tekstów, który robił to w podziemiach, w ciszy, gdzie nikt, ale to absolutnie nikt by mu nie przeszkodził. Chwilę później Henry dostaje łopatą w głowę, przewraca się, a tuż za nim stoi mężczyzna w masce Bendy'ego, który brzmi podejrzanie podobnie do samego Lawrence'a. A no tak, przecież to Sammy Lawrence'a. Coście myśleli. There we go now, nice and tight. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior, Owy Sammy Lawrence także wydaje się być jedną z tych postaci, które jakoś tam zmieniły się w atramentowe kreatury. No, spójrzcie na niego, gościu wygląda jak atrament, tylko chodzący. Sammy wydaje się jakby totalnie postradał swoje zmysły. Mówi o owcy i o poświęceniu owcy dla swoistego bytu, lorda, Ink Demona najprawdopodobniej. Wkrótce później sam, wiecie, sam, bo on sam, ale jednocześnie sam, bo on jest sam. Wspomina o tym, że robi to wszystko po to, by być może kiedyś wreszcie wydostać się ze swojego atramentowego ciała. W zasadzie oni wszyscy byliby uwolnieni, bo jest ich tutaj od groma, w sensie tych wszystkich typków w atramentowych ciałach. W końcu, po odbytej rozmowie z Sammym, Henry rusza dalej i zostaje zaatakowany ponownie przez Ink Demona, który tym razem prawdziwie nokautuje go, waląc low kicka i schodząc do parteru w boksie. Jednakże chwilę później, kiedy Henry odzyskuje swoją świadomość, nagle spotyka... Borisa. Tak jest, przed wami Boris. Boris. To jest najlepsze imię dla postaci z jakiegokolwiek horroru, a jednocześnie zawsze miałem z tego straszną bekę. No bo wiecie, jak to brzmi. Boris. Tutaj Boris jest kolejnym bohaterem tutejszych kreskówek, tyle że został on sprowadzony do życia i jest to ten sam ziutek, którego widzieliśmy w pierwszym chapterze. W kwestii tych wszystkich porytych eksperymentów Joey'ego. Tak oto kończy się rozdział drugi, który był git, ale nie tak git jak pierwszy moim zdaniem, ale plus za Borisa. Teraz rozdział trzeci. Trzeci chapter rozpoczyna się w safe house, w schronieniu. Henry budzi się, a następnie idzie na rozmowę z Borysem. Boris. Oboje jedzą zupę. Po zjedzeniu zupki z Borisem... Przepraszam, ale jestem wielkim fanem Borisa. Boris to jest największy gigakol w grze. Przepraszam, giga wolf, giga wilk. Boris. W każdym razie po zupce z Borisem Henry opuszcza safe house i wybiera się w dalszą wędrówkę. Po niedługiej drodze Henry w końcu odnajduje fabrykę zabawek Heavenly Toys. Najprościej mówiąc, miejsce stworzone do tworzenia pluszowych zabawek postaci z kreskówek od Joey Drew Studios. Fabrykę prowadzi niejaki Sean Flynn. Henry odnajduje jego wiadomość głosową i w zasadzie opowiada o zaletach i wadach swojej pracy. Mianowicie problem jest taki, że chociaż zabawki są gigafajne, to sprzedają się bardzo słabiutko. Chwilę później Henry dochodzi do pokoju poświęconego Alice Angel, w którym jednak pokazuje się jakaś totalnie oszpecona, dziwna, przerażająca wersja Alice Angel. I see you there. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. W międzyczasie Henry odnajduje kolejną wiadomość głosową od Suzy Campbell, która opowiada o zastąpieniu Alice Angel przez Allison Angel. Co więcej, w tamtym momencie Suzy została wykopana ze swojej posady i już dłużej nie będzie mogła podkładać głosu Alice Angel, czy też w tym przypadku Allison Angel, bowiem teraz jej pałeczkę przejęła Allison Pendle. Co więcej, w jeszcze innym nagraniu głosowym, które Henry odnajduje niedługo później, Suzy Campbell oczarowana mówi, że ta zmiana była konieczna, bowiem Joey tak powiedział, a co więcej, nazwał ją Alice. W zasadzie pokazuje to głównie tyle, że Suzy jest dość naiwną osobą. Chwilę później Henry spotyka Alice Angel, która zasadniczo po krótkiej rozmowie, gdzie wyjaśnia skąd się tutaj wzięła i tak dalej, postanawia, że mu pomoże, a co więcej wspomina o tym, jakim to była pięknym i świetnym aniołem, nieważne co Joey miał do powiedzenia w tej kwestii. Przez następne 20 minut Henry przekrada się, walczy z kolejnymi potworami, aż w końcu dochodzi do czegoś w rodzaju bossa, a bossem tym jest... kamerzysta. No nie. Nie mówmy tak. Otóż kolejnym potworem, z którym Henry stanie twarzą w obiektyw, jest człowiek-kamera, przed którym Henry cały czas się ukrywa, ale w końcu udaje mu się przed nim uciec. Następnie Henry z Borisem wbijają do windy i teoretycznie mogą już opuścić to miejsce, jednakże wówczas oczywiście coś musi się rypnąć, a dokładniej nastawienie Alice Angel do naszego bohatera, która nagle zmienia totalnie zdanie. Zaczyna śmiać się jak, w sumie nie wiem, typowy złodupiec z filmów czy coś, natomiast patrząc na Borisa, jego zupełnie to nie rusza. Co więcej, to właśnie o Borisa chodzi, ponieważ Alice uważa, że jest to najwspanialszy Boris, jakiego w ogóle widziała, więc chce go mieć z powrotem. Zatem winda rozbija się, aczkolwiek Boris budzi Henry'ego, tylko po to, żeby Henry zobaczył, jak to tuż za nim jest Alice Angel, która zabiera Borisa ze sobą i tutaj kończy się chapter numer 3. Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Chapter 4 rozpoczyna się w dokładnie tym samym miejscu, tyle że Henry się obudził. Henry wchodzi do biura Granta Cohena, który jest księgowym firmy. Jednakże jak się okazuje, jego biuro jest całkiem ciekawie udekorowane pewnymi napisami na ścianach, które przypominają trochę... No wiadomo. Na miejscu również znajduje się pewne nagranie głosowe, którego treść jest dość specyficzna. Słyszymy na niej dość obrzydliwe dźwięki, jednakże odnosi się to prawdopodobnie do przemiany człowieka w atramentowego potwora albo ludzika. Co więcej, chwilę później Henry odsłuchuje kolejne nagranie głosowe od Suzy Campbell, która to opowiada o tym, że bardzo dobrze wie, że Joey obgaduje ją za jej plecami, ale mimo wszystko i tak jest podekscytowana na kolejne spotkanie z nim. Co więcej, sama stwierdza, że Alice nie lubi kłamców i tutaj muszę się na moment zatrzymać, by trochę więcej pomówić o tej postaci. Pamiętacie Vanny z Security Breacha? To dobrze. Bowiem Suzy Campbell ma coś w rodzaju rozdwojenia jaźni. Z jednej strony jest sobą, a z drugiej jest Alice Angel. Przynajmniej ja tak to interpretuję. Jak wyjaśnił to pewien ziomek za granicą, może to się odwoływać do faktu, że część jej osobowości jest bardzo naiwna i łatwowierna, natomiast druga bardzo asertywna i co więcej złośliwa. Stąd właśnie to rozdwojenie osobowości, dwie inne osoby w jednym ciele. Jakieś 5 minut później Henry wchodzi do pomieszczenia, gdzie to znajduje się cała horda, no może nie do końca, atramentowych ludzików, którzy są zaskakująco spokojni i nie chcą go zaatakować. Co więcej, są bardzo smutni i zadają cały czas w kółko sobie pytania, kiedy wreszcie będą wolni i będą mogli pójść do domu. Tuż za nimi na ścianie znajduje się wielki napis "Nie ma aniołów". A następnie Henry bez większych zastanowienia wbija do Wenta i bawi się w Amogusa. Owe ludziki w rzeczywistości zdają się być pracownikami firmy, którzy zostali tutaj ze względu na różne nieprzychylne eksperymenty Joey'ego, którzy teraz uwięziony w tym miejscu cały czas myślą o powrocie i o ucieczce. Następnie Henry odsłuchuje nagranie głosowe od niejakiego Bertruma Bertrum Piedmont, która to opowiada o pewnym miejscu, które Joey Drew chciał stworzyć na wzór Disneylandu najprawdopodobniej, mianowicie o Bendyland, czy też Bendy Hell? Tak jest, już niedługo później Henry dostaje się do takowego miejsca. Po krótkim zwiedzaniu Henry natrafia na kolejną wiadomość głosową od Bertruma, który opowiada o tym, jak to Joey chciał się go pozbyć, dosłownie go usunąć po zbudowaniu Bendylandu. Jednakże nigdy nie udało mu się tego zrobić. Chwilę później pobliska karuzela nagle znikąd ożywa, bowiem jest opętana przez duszę Bertruma czy coś, ale w tym emocjonującym boss fight'cie jak z nowego godowora Henry niszczy ją. Jeszcze nie przejdziemy dalej, jeszcze jedna wiadomość głosowa, tym razem od Joey'ego Drew, który na samym początku opowiada, że jeżeli chcesz osiągnąć jakiś sukces, powinieneś pozostać sobą, ciężko pracować i tak dalej, ale chwilę później ta piękna mowa motywacyjna zostaje szybciutko urwana, kiedy Joe pokazuje prawdziwego siebie, krzycząc na pracowników i mając do nich gigantyczne pretensje. Teraz Henry już naprawdę wyrusza w drogę by uratować Borisa. Zatem schodzi do miejsca totalnie zalanego atramentem, gdzie ponownie pojawia się człowiek-kamera, który też dość szybko kończy swoją przygodę zaatakowany przez Ink Demona, który niszczy go. Następnie Henry wbija do strasznej kolejki. W trakcie jazdy obserwuje kolejne makiety duchów, a także wysłuchuje Alice Angel, która pyta go, dlaczego właściwie po tylu latach wrócił do fabryki. It's a funny thing how so much can fall apart so fast. You never really had control of the studio. Either you were in someone's pocket or you were putting someone into yours. I just wanted what was promised to me. I właśnie w tym momencie Henry zostaje zaatakowany przez przez Borisa. Tak jest, przez Borisa, który został zmieniony przez Alice Angel w to coś. Boris! No, no, what has she done to you? Zatem Improved Boris atakuje Henry'ego, który jednak po krótkiej walce pokonuje go. I w tej bardzo smutnej scenie Boris zmienia się w kałużę atramentu, a następnie wyparowuje. Boris umiera. Widząc to, Alice Angel postanawia zaatakować Henry'ego, jednakże biegnąc do niego, sam zostaje zaatakowana przez inną Alice Angel i innego Borisa. Tutaj też kończy się chapter 4 i pozostał nam już tylko chapter 5. Więc na początku rozdziału 5 Henry budzi się zamknięty w celi, gdzie to obserwuje, jak Alice Angel rysuje na ścianie. Wspomina Henry'emu, że ogólnie postaci, które grasują po tym miejscu, są bardzo niebezpieczne. Ona nie wie, kim jest Henry, więc sama go uwięziła, bo może być niebezpieczny, ale ona sama nie wie, kim ona jest, więc w sumie na jedno wychodzi. Sama wspomina, że wcześniej była po prostu myślami, a później nagle od tak obudziła się w tym ciele. Następnie po kilku, jak mniemam, dniach, kiedy Boris jakoś brzydko się na nas patrzy i trochę niebezpiecznie wygląda, Henry dowiaduje się, że Boris reaguje na imię Tom. Thomas Connor, mówi to państwu coś? W każdym wypadku dzieje się tak dlatego, że Boris został zaprojektowany jako postać niema i nie potrafi mówić. Dla porównania taka Alice Angel potrafi mówić, bo została zaprojektowana na postać, która potrafi mówić. A ten Boris dlatego reaguje na imię Tom, bo prawdopodobnie w nim znajduje się dusza właśnie wspomnianego chwilę wcześniej Thomasa. Natomiast co do tożsamości tej Alice Angel, prawdopodobnie jest to Allison Pendle, tak, ta, o której wcześniej wspomniałem. Jest to mianowicie nowy głos recast dla Alice Angel. Ta wręcza Henry'emu pewne lusterko, dzięki któremu będzie mógł czytać ukryte wiadomości na ścianach i stwierdza, że jest on właśnie tą nadzieją, której od zawsze poszukiwała, by się stąd wydostać, ale Boris uważa, że jest niebezpieczny. Swoją drogą, czy tylko mnie bardzo bawi ten Boris z siekierą, czy co on tam ma w tej ręce, który jest po prostu jakiś taki bardzo, bardzo zły. Niestety sielanka chwilę później zostaje zakłócona, ponieważ do tego miejsca zbliża się Ink Demon, a Alice, która uważa, że Henry jest jej ostatnią nadzieją, Zostawia go i nie ratuje go, nie otwiera mu drzwi czy coś, po prostu przeprasza i ucieka. Mordo, tak się nie robi. Zatem Henry sam jakoś musi wydostać się z tego miejsca. Jakimś dziwnym trafem ktoś w tej celi wcześniej dokładnie napisał na ścianie, gdzie można, albo raczej którędy można uciec z tej celi i Henry korzysta z tego, ucieka, wbija do łódki i odpływa. W trakcie spływu atramentową rzeką Henry spostrzega gigantyczną rękę Bendiego, a chwilę później, gdy dobija do brzegu, nagle odnajduje miejsce, gdzie nie ma potworów, poza samym Lawrence'em, który nagle powraca w wielkim stylu i atakuje Henry'ego. I już właśnie w tym momencie, kiedy Henry ma zginąć, nagle zjawia się Boris. Boris zwany Tomem, który nagle zupełnie znikąd ratuje mu tyłek. Wówczas zupełnie niespodziewanie, tak totalnie znikąd, oferuje pomoc Henry'emu, jakby nagle mu zaufał i daje mu siekierę. Co wy, sumienie was zaczęło trapić, że go tam zostawiliście? W każdym razie, pomijając tą głupotkę fabularną, Henry idzie dokończyć wszystkie sprawy, które miał dokończyć. Na miejscu zjawia się Alice Angel, która wspomina, że całe to miejsce zostało stworzone przez poszukiwaczy i zagubionych Lost Ones, którzy teraz, kiedy Sammy Lawrence nie żyje, są mega wściekli czy coś i nagle pojawiają się i rozpoczyna się gigawalka. Następnie po jej zakończeniu Henry idzie dalej i przechodzi przez kilka desek, które tworzą drogę. Mordo, złamie się. Złamie się, nie idź tam, nie idź tam, no w mordę złamało się. Zatem Henry wpada do pokoju administracyjnego, gdzie odnajduje kolejną wiadomość głosową, tym razem postawioną przez Thomasa Connora, który zasadniczo wyjaśnia cały lore gry w tej jednej taśmie, trochę leniwie. Wspomina o wielkiej chęci Joey'ego do stworzenia postaci z kreskówek w prawdziwym świecie. Chciał czegoś nadprzyrodzonego. W ten właśnie sposób do prawdziwego świata chciano przenieść Bendiego, jednakże coś poszło nie tak, coś nie pykło, a zamiast Bendiego powstał Ink Demon. Czytam jak to woli Ink Bendy. Także z tego powodu już nigdy więcej nie spróbowano stworzyć go ponownie. Następnie Henry odsłuchuje kilka kolejnych nagrań głosowych, tym razem pochodzących od Joey'ego, który najpierw wspomina o problemach finansowych firmy, a następnie mamy jakby rozmowę Joey'ego z Thomasem Connorem, gdzie wspomina, że wszystkie eksperymenty się powiodły, że stworzył tysiące postaci z atramentu, a co więcej przeniósł do nich dusze, aby uczynić ich bardziej ludzkimi. Aha, także stąd te wszystkie pentagramy, trumny i reszta tego szajsu. W jeszcze innym nagraniu głosowym wspomina o przeniesieniu duszy Suzy Campbell do nowo powstałej Alice Angel, aby ją ożywić, więc tak, wiecie o co chodzi, to jest to. Wobec tego Alice Angel, którą spotykamy, to właśnie Suzy Campbell. Sama opowiada o tym, jak to na początku była po prostu kupą atramentu, zupełnie bezkształtną, która jakimś sposobem się uformowała. W każdym wypadku Suzy, czy też Alice, jest bezpośrednią ofiarą chorych fanaberii Joey'ego, który chciał po prostu sprawić, by sny stały się rzeczywistością i faktycznie tak też się stało. Chciał spełnić swoje marzenia. O tym właśnie opowiadał kolejnym pracownikom, którzy stawali się jego ofiarami, którzy później stawali się atramentowymi potworami. Raczej zrobił tak ze wszystkimi, tylko i wyłącznie po to, by jego firma miała coś więcej niż tylko kolejne pluszowe zabawki. Chciał prawdziwych postaci z jego kreskówek w prawdziwym życiu. Stąd też chociażby napisy na ścianach. Twórca nas oszukał, albo to on nas uwolni. Atramentowe postaci prawdopodobnie w większości straciły pamięć, uważając, że to właśnie Joey ich stworzył. Ale tak jak mówię, raczej nie wszystkie. Dlatego chociażby Alice i Tom nie pamiętają, kim byli za życia. Ale hej, już za rogiem wielki, niesamowity finał Bendy and the Ink Machine, więc hej, jak to tam wszystko wygląda? Będąc gdzieś głęboko, koło pokoju administracyjnego, Alice mówi, że wszystkie tropy prowadzą Henry'ego do legowiska Ink Demona i to właśnie tam musi się wybrać, by to wszystko zakończyć. Henry tak też robi, dostając się do gigantycznej maszyny atramentowej. Tuż przed pójściem ku jego przeznaczeniu, Henry zastanawia się, po co to w ogóle robi, jaki jest tu cel, a Alice szybko mówi mu, że hej, przecież masz tutaj cel, możesz pomóc wszystkim uwięzionym duszom i tak dalej, więc hej, to jest dobry cel. Henry idzie, by pomóc wszystkim, a nasza dwójka zostaje z tyłu, bo nie może tego zrobić, bo nie może przejść przez rzekę atramentową czy coś, rzekę z tuszem, bo sprawdziłaby ona, że zniknęli, czy coś, bycie atramentową postacią nie może być łatwe. No albo po prostu Henry jest tym wielkim wybrańcem, który przyszedł tutaj, miał tutaj przyjść, żeby im wszystkim pomóc i chyba tak właśnie jest. Henry w końcu dostaje się na miejsce, gdzie odnajduje ostatnią wiadomość głosową w grze, którą zostawił mu nikt inny jak Joey Drew, który tutaj opowiada, a raczej streszcza ostatnie dzieje Joey Drew Studios. Bowiem kiedy firma zaczęła totalnie bankrutować, po niej i po tym wszystkim pozostały tylko i wyłącznie postaci z atramentu, albo raczej potwory z atramentu. A jedynym sposobem, by to wszystko zakończyć, jest pokazanie Ink Demonowi taśmy z zakończeniem. O wilku mowa, bowiem chwilę później na miejscu pojawia się Ink Demon, który zmienia się w zasadzie w jeszcze większego Ink Demona. I w zasadzie tutaj niby Henry jest bez szans, ale w końcu udaje mu się puścić zakończenie, a Ink Demon nagle znika. W zasadzie wszystko totalnie znika, mamy happy end, chyba. Po pokonaniu Ink Demona Henry nagle pojawia się w zupełnie normalnym mieszkaniu. Mam tutaj na myśli fakt, że nie wygląda ono jakby zostało dosłownie wyrwane z jakiejś starej kreskówki i nie ma tego animowanego charakteru. Wygląda na to, że Henry w końcu wrócił do żywych, do prawdziwego świata. Hurra! Chwilę później w mieszkaniu spotyka pewnego starszego mężczyznę, który zmywa jego naczynia. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know. You have questions. Mężczyzna dziękuje Henrymu za to, że popychał go w stronę dobrych rzeczy, ale powinien popchać go trochę mocniej, a następnie wypowiada dokładnie te same słowa, które pojawiły się na początku chapteru numer 1 na kartce od Joey'ego Drew, który zapraszał Henry'ego do swojego workshopu. Wobec tego ten ziomuś właśnie tutaj to nikt inny jak Joey Drew. A Henry po wysłaniu jego słów wychodzi ze swojego mieszkania do starej pracowni, ponieważ Joey ma mu coś do pokazania. Otwierając drzwi, nagle widzi świat atramentu, do którego wchodzi raz jeszcze, by jeszcze raz przeżyć tą przygodę. Zupełnie jakby wszystko powtarzało się w cyklu ciągle i ciągle od nowa, w kółko. Wszystko wydaje się wyglądać w ten sposób, że Henry totalnie zapomniał swojej poprzedniej interakcji z tym światem i teraz znowu i w kółko będzie tu powracał, za każdym razem. Stąd też te wszystkie ułatwienia w jego drodze. I tak, to było całe Bendy and the Ink Machine. Szczerze, gierka całkiem nie najgorsza, mimo faktu, że ma pewne swoje głupotki, które widać na kilometr, ale i tak nie jest najgorzej. Nie jest wcale źle, jest fajnie, pod bardzo wieloma kwestiami bardzo fajnie. Zatem skoro już w prawidłowy sposób mamy nadrobione Bendy and the Ink Machine, chyba możemy zająć się z czystym sumieniem Bendy and the Dark Revival, którego premiera miała miejsce już jakiś czas temu, więc ten już niedługo filmy właśnie z wyjaśnienia fabuły tejże właśnie produkcji. Tymczasem, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się podobał, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Całkiem sporo dawniej przesiedziałem, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli to zrobicie. Wpadnijcie do mojego Instagrama, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka, wszystkim życzę, cześć i niumri.